Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście w Jesus. Just let me make it through here. Co to miało być? Jak mam to przejść dalej? Tutaj? Nie, tutaj też nie. O Jezu! Które dom przejść? Tędy? Co to miałoby... Kurde! Co to miało być? Jesus. Jak to... Just let me make it through here. Oh my God. Too close. Tędy? Jezu, Jezu, co to miało być? Oh my God. Mam. Mamy to. Którędy teraz? Kurde, którędy teraz? Jest zapis, dobra, świetnie. Jezu! Dobra. Jest git. Kurde! Którędy teraz? Tędy? A tu już wyszedł. Ej, ja stąd wyszedłem ponownie. Którędy teraz? A tędy! Dobra, mam. Wow. Co jest? Co jest do...
A do dołu, dobra, mam. Ała! Boże. O, jestem blisko już. Dobra, odłącz Torrensa. Mamy zapis, świetnie. O kurde. Tędy? Żeby tak było. Czekajcie. Mamy to. Tutaj. Kurde, ledwo co widzę już. Dobra. Gdzie ja jestem? O kurde. O panie. Jak to pizga. Zobaczcie, moi drodzy, sami. Wow. Jak po jakiejś kurde tornadzie czy co? Ja pierdzielę, jak to się wszystko się rozpada. Ja pierdzielę. Czekajcie, gdzie teraz? Którędy teraz? O panie, aż tak? O, to widzę, spacerkiem trzeba będzie iść. O kurde. A, nie mogę żyć sobie, kurczę, tutaj uzdrowić się nie mogę, niestety. No nic, moi drodzy, idziemy sobie powolutku. Mam nadzieję, że w tym materiale już... Mam taką nadzieję, że zakończymy tę owo produkcję. Kurde. Ja się boję, że tu zaraz może mnie ten złapać. Ale może nie, może nie. Którędy teraz? Czekajcie. Tędy? Tędy, tak jest. Użyj przycisku, dobra. A, tu szybko zleję, dobra. O panie. Ale wysoko? Ja pierdzielę, jak to wysoko jest. Dobra. Już jesteśmy blisko? No prawie. Odłącz Torrensa. No spróbujemy, co nie? Mam nadzieję, że mnie nikt nie goni, kurczę. Wow. Co to było? No są jakieś. Co jest? Jak ja mam tu ten?
tej strony? A, tutaj, no dobra. 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 Tu już jest karta uruchomiona. Teraz jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. To jest wymagana karta. Karta. No dawaj, dawaj, dawaj. No co jest? Użyj karty. Dobra. O, coś się uruchomiło. To jest. Wow. Aktywuj. Co to jest? Aktywuj. Dobra, podniesie się. Dobra, jeszcze dwa zostało. Aktywuj. Aktywuj, dobra. I ostatnie zostało. I ostatnie. I jest git majonez. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. O nie! Ja pierdzielę! To bolało. Kurde. Dobra. No zobaczymy co teraz będzie. Dotrzyj na mostek. Verlaine, I'm on my way up to the bridge. Którędy? A gdzie w ogóle ten mo... Tutaj. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co tu spotkamy teraz. Spotka się z Verlaine na mostku. Ciekawie. Coś mi te przypomina miejsce. No tak, tu przecież kiedyś... Którędy? Verlaine? Ujopier! Naprawdę? Naprawdę? Co jest?
Co? Już koniec? Ja myślałem, że się spotkamy z tą Verlaine. Kurczę, no nie spodziewałem się. Oj, przepraszam, moi drodzy. Jeszcze walnąłem, że w monitor. Co mogę wam powiedzieć, moi drodzy? No cóż, ukończyliśmy w końcu po... Nie wiem, po 2 miesiącach, jak nie więcej. No trochę, powiem wam, zajęło... No, przejście tej produkcji owej, czyli Obcy Izolacja z 2014 roku. No i co mogę wam powiedzieć? Nawet powiem, ciekawa gra, polecam. Tylko powiem wam, czasem jest tutaj tak, że trzeba często, a właściwie cały czas się skradać no, do tych różnych pomieszczeń, do tych pomieszczeń, nie tylko pomieszczeń, co nie, uciekać przed tym, no, obcym, potwór, kosmita, jeden, jak zwał, tak zwał, co nie, moi drodzy. I co mogę wam tu jeszcze powiedzieć? No cóż, graficznie podoba mi się. Fabuła też nawet jest, no, ciekawa, spoko. Najgorsi, jeszcze tak, znaczy, no, fabuła fabułą, ale jeszcze tutaj dodam tak, że najgorsi to byli androidy. Androidy, zwłaszcza w tych pomarańczowych ubraniach, co nie? Ich trzeba było tą kołkownicą zabijać, co nie? Pamiętam. Bo tych zwykłych to 4 razy, no, bronią, co nie, w głowę i są już załatwieni, co nie? No i najgorszy to był, powiem wam, obcy. Właściwie najgorszy potwór z tej gry. Bo tam androidy androidami, co nie, one były powolne, można było uciec od nich. Co jeszcze mogę wam tu powiedzieć? Aha. To było chyba z 5-6 odcinków temu, jak się nie mylę. Wybaczcie, moi drodzy, za... No... Jak to się mówi, za ułatwienie sobie gry. Ponieważ, jak pamiętacie, no... Ta jaskinia, nie jaskinia, co nie... ja miałem problemy z tym... obcym. No i za to, no, wybaczcie mi. No, nie powinienem tak robić, no ale co zrobić? No, denerwować to, wiecie... Trochę nie bardzo, co nie? Ale no... To... No cóż... Najważniejsze, że już przeszedłem... no z ułatwieniem, ale jest... No produkcja zakończona przeze mnie. I kolejna... Właściwie gra już na kanale się pojawiła. Co jeszcze wam mogę tutaj powiedzieć? No... Po obcym pojawi się oczywiście... Jak to się nazywa... Devil Within, ale chyba dopiero, moi drodzy, tak myślę, jeżeli się uda, dopiero w poniedziałek, w niedzielę, czyli 20 chyba pierwszego, jak się nie mylę, chwila, zaraz zobaczę, 20 chyba pierwszy, jak się nie mylę, tak, 21 dopiero marca się pojawi Devil Within. Ja mógłbym jeszcze dzisiaj nagrać 18, ale nie mam. Znaczy, ja nie przeszedłem do tego momentu, co wtedy zakończyliśmy, no, 5, prawie 6 lat temu, no, 5 może, na tym materiale, no, na tej serii, co nie, Devil Within. I najprawdopodobniej sobie to przejdę, no, w wolnej chwili, pewnie jutro, albo w sobotę, jeszcze się zobaczy. Najwyżej, a w niedzielę dopiero nagram, no, materiał. Tam, wiecie, powiem, że kontynuujemy teraz serię, wiecie, z Devil Within. I mam nadzieję, że będzie ona ukończona tak samo jak Obcy Izolacja. Ale dopiero w niedzielę sobie ją nagram, na spokojnie. W piątek lub w sobotę sobie przejdę to, czyli jutro. Albo w sobotę jeszcze, czyli 19 marca. Jak się nie mylę, dobrze wam mówię? 20 marca, przepraszam. No zobaczymy,
No, na pewno jutro przejdę trochę i w sobotę, co nie? A w niedzielę już sobie, jak się uda, ze trzy materiały, może cztery się uda. No zobaczymy jeszcze, co nie? Z czasem. I co jeszcze wam mogę tu powiedzieć? Chyba tyle na ten materiał. No najprawdopodobniej później się jeszcze pojawi The Evil Within Far Cry 4. Sobie zaczniemy tę produkcję też, ową. I dalej chyba będziemy lecieć z tymi częściami, co nie, czyli piątka i Primal. Znaczy najpierw wyszedł, jak się nie mylę, Primal, później Far Cry 5, co nie? I chyba ten New Dawn, czy jakoś tak się to nazywało. I co, i cóż, moi drodzy, no cóż, nie będziemy oglądać, co nie, tego. Tych napisów końcowych. I tak myślę, jeszcze po tych Far Cryach. Jak to się mówi? Kurczę, tu gra się zacięła chwilę. Po Far Cryach najprawdopodobniej może się pojawić coś podobnego może do GTA, może będziemy kontynuować drugą część Watch Dogs, ale to jeszcze się okaże dopiero po Far Cryach. Na razie tak, jak tu się mówi, nie na 100%, tylko tak na połowę, co nie procent. Tak wstępnie można powiedzieć. O, właśnie, o to mi chodziło. Czy coś jeszcze mogę wam tu powiedzieć? Chyba nie. Chyba wszystko już, co powiedziałem. Mówię, The Evil Within najpierw się pojawi, później Far Cry i wstępnie pewnie ten Watch Dogs albo coś innego jeszcze, co nie. I co jeszcze? Zobaczymy. No, na razie wstępnie mówię, że Watch Dogs, co nie, ale może się jeszcze coś zmienić. Może jakiś RPG. Dla mnie powiem tak. Dla mnie gry, które najbardziej lubię, to horrory, RPG-i, co nie. I właściwie strzelanki lubię. Bo strategicznych to ja zbytnio nie przepadam. Od zawsze jakoś tak nie. Jakoś tak te gry, powiem wam, no, odechciewały się grać. Jedynie pamiętam, przyszedłem. Może to nie jest. Znaczy, no, może to strategia, może nie. Nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć teraz. King's Bounty, co nie? Legenda, czy tam nawet ta wojownicza księżniczka. Pamiętam, przeszedłem. Wiem, że jeszcze jakaś jest część. I mi się bardzo podobały te gry, co nie? Ja tam grałem, szczerze mówiąc, na. Jak to się mówi, na odpierdziel, co nie? Czyli tak, żeby przejść sobie, co nie? Zobaczyć, z czym się je ta gra, co nie? Dobrze, moi drodzy, co ja będę tutaj wam jeszcze, wiecie, przedłużał, co nie? No cóż. Cóż, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i cóż, wyczekujcie Devil Within. W niedzielę będzie. O godzinie najprawdopodobniej 17, jeżeli się wyrobię, co nie? I cóż, trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.